Miłości moc, miłości moc, miłości moc. Dziś mam prezent dla siebie i tym prezentem jest właśnie to wideo. Możesz w tym uczestniczyć albo nie, ale zawiera ono bardzo ważne, prywatne wiadomości na mój temat, na temat mojego życia. Coś, czego zazwyczaj nie widzicie, bo zwyczajnie wam tego nie pokazuję. Coś, do czego nie doprowadzi was ani wyobraźnia, ani finezja, ani nawet prawdopodobnie żadna z metod dywinacyjnych. Dziś odpowiem wam na pytanie, za co ludzie mnie kochają i za co ludzie mnie nienawidzą. I uwaga, najważniejsza wiadomość. To są te same rzeczy. I najczęściej ci sami ludzie. Ale ich podejście zmienia się w momencie, gdy dojdzie do nich sedno słów, które powtarzam od pierwszej chwili, najczęściej, gdy mnie poznali. Mianowicie, nigdy żadna z tych osób nie będzie najważniejsza w moim życiu. I druga rzecz. Ja się ludziom przytrafiam. Czasami na kilka godzin jest to ważna rozmowa zmieniająca całe życie. Czasami na ułamek sekundy, a czasami na kilka lat. Ale w mojej podróży całe moje życie, cały mój czas i wszystko, co uważam za swoje i co mianuję sobą, należy, bo tak zdecydowałam i tak oddałam, tylko i wyłącznie do jednego człowieka, do mężczyzny, którego kocham. I zawsze, kiedy to mówię, odlajkowuje mnie od 10 do 50 osób, zależy jak trafi, bo zdaję sobie sprawę, że wiele osób przegląda YouTube'a dla rozrywki, że uwielbiają bić mi brawo jedną ręką. Wiecie, co to znaczy? Oczywiście doceniam wszystkie wyrazy sympatii, również takie proste, odzwierzęce, dotyczące głównie uznania biologicznego, ale nie potrzebuję tego. I szczerze mówiąc, to, że tutaj, na YouTubie, na platformie, płaszczyźnie wspólnej, dzieje się wszystko i to najczęściej wszystko naraz, to przekonało mnie, by po pierwsze stworzyć dla was w perspektywie, w przyszłości specjalistyczną, zamkniętą, otoczoną zupełnie inną energię, energią grupę. No a druga sprawa, to było szybsze rozwiązanie, po prostu Patreon, a więc Szkołę Magii, Akademię Magii na platformie niezależnej. I teraz uwaga. To, że trafiacie na ten przekaz i on ma w pokrewnych stand-upy, i on ma w pokrewnych, nie wiem, kompilacje Ludzie są niesamowici, albo nawet jakichś schizofreników, którzy fraktalizują kłamstwo na mój temat, to nie daje wam właściwego kontekstu do skupienia się na tym, o czym do was rozmawiam. Gdy ludzie zbliżają się do mojego życia, lub raczej powiem w czasie przeszłym, bo tak należy, gdy zbliżali się do mojego życia, uwielbiali we mnie i w mojej obecności to, że nagle wszystko w pomieszczeniu, cała ranga sytuacji, taki wówczas, jak i język, z którym rozmawiamy, podnosi się na level magii. Niezależnie od tego, czy osoba percepuje to przez zielarstwo i pracę z naturą, czy percepuje to przez wysokie sztuki ezoteryczne i synkrezę spirytualną, czy też ma swoje własne podejście nie do opisania w tym momencie, bo nie mamy całej wieczności. Tak w momencie, kiedy ja pojawiam się przy kimś osobiście, biologicznie, swoim własnym fizycznym ciałem w obecności, wówczas wszystko to, co jest magią danego człowieka, to w tym człowieku rośnie. Wszystko to, co jest świetliste, boskie, co skłania do pracy talentami, co inspiruje, to wszystko zgłaśnia. I uwaga, nie każdemu jest to na rękę. Niektórzy uwinęli sobie całkiem spokojne życie w planie B, które to życie za bardzo nie jest dla nich bolesne, więc są w stanie je kontynuować na ustalonych zasadach. Lubią to poczucie bezpieczeństwa, a gdy zgłaśnia w nich nagle wszystko to, co w nich prawdziwe, wszystko to, co zawsze chcieli robić, co jest wpisane w ich naturę, w ich strukturę,
co jest właściwie narzędziem, by wyzwolić wspaniałość, tak wszystkie demony w nich, począwszy od lenistwa, przez bylejactwo, tchórzostwo i każdy jeden byt, który do nich przyklejony, przyczepiony, czy to przez jakiegoś rodzaju opętaną używkę, na przykład alkohol przede wszystkim, czy to przez jakiegoś rodzaju pokrzywioną substancję, która tego człowieka zatruwa, no niestety to też wszystko ma znaczenie. Pamiętajcie, gdy człowiek widzi, że coś jest jego zdaniem wspaniałe, gdy człowiek widzi, że coś jest jego bądź jej zdaniem godne uwagi, no to naturalnym odruchem jest, że to chce, prawda? Tymczasem mój mężczyzna jest zdany ludziom, to prawda, to modlitwy ściągnęły duszę o takiej odwadze, to wiadome. Przyszedł, jest, emanuje, każdy atom jego obecności na ziemi to całkowite, kompletne zwycięstwo. Dzieciaki wygrywają całe inkarnacje tym, że słyszały kiedyś jakąś piosenkę. Dokładnie ten. Natomiast ja działam w ciszy, ja działam w sposób, który zrozumieć mogą nieliczni i to bardzo dobrze, bo do nich mówię. Nazwałam siebie wiedźmą w kraju katolickim, co spowodowało między innymi tym, że w roku bodajże 2017 jakiś wariat usiłował spalić mnie w moim własnym mieszkaniu. No, nie tyle własnym, co wynajmowanym, lecz na moim ołtarzu, w moich własnych warunkach życia. Wysługując się przy tym bardzo katolickimi i bardzo pokrzywionymi argumentami. Generalnie ludzie mogliby myśleć, że przypadki przydarzają się tym, którzy palą świece. Ja podpowiem, że te osoby nie są w stanie, będąc w środku mieszkania, ustawić całą ścianę cegieł, tak bym nie mogła wyjść ani przez balkon, ani przez drzwi główne. Tak po prostu. Tak więc, kochani, moja ścieżka zawiera bardzo wiele starć z czynnikiem ludzkich, o których nie wiecie. I tak jak mój mężczyzna jest dany światu, tak ja jestem dana jemu. I czy zdecyduje, że się tym podzielimy, czy też zdecyduje, że zachowa to dla siebie, to tylko i wyłącznie jego decyzja. Mój czas jest dany jemu pod choinkę każdego roku, a w tym roku jeszcze więcej, nawet wzięty. I dlatego też, jeżeli to, co robię, powoduje, że rosnę w światło, a dzięki temu moja magia jest jeszcze bardziej lśniąca, skuteczna, jestem w stanie pomóc mu w każdej sytuacji, oczywiście robię to. Lecz jeżeli mnożyłoby to frustrację, tak jak poprzednia wersja firmy, przypominam, moi byli współpracownicy ukradli stronę Akademii Ducha na Facebooku i nazwali ją wibracje.pl przez V. No sami wiecie, jakie to fałszywe wibracje. W związku z tym ja liczę, że posłużycie się swoimi własnymi kompasami, swoim sercem, zobaczycie, gdzie są te prawdziwe wartości, ale i też zrozumiecie moje podejście, które mówi Wam wprost, że jeżeli macie fantazję bujania się ze mną, koleżankowania się w jakiś sposób, to natychmiastowo je ze swojego życia wykasujcie, bo to się nigdy nie wydarzy. Ja tego nie chcę. Jestem osobą wyjątkowo samotniczą i jedynie człowiek, który jest dla mnie na tyle wewnętrzny, że możemy się porozumiewać praktycznie bez słów, chociaż obydwoje lubimy dużo gadać i szybko, to tylko i wyłącznie dla tej osoby jestem w takiej obecności. To jest nie tylko, powiem, prywatne, intymne, ale właśnie wyjątkowe i unikatowe z tego względu. To on mnie na tę ziemię przywołał i to on teraz będzie ze mną spędzał czas. I sytuacja jest taka, że mówiłam Wam od wielu lat, dokładnie 3 lata zanim zakończyłam mówić do ludzi poprzez konsultacje, poprzez warsztaty, poprzez spotkania fizyczne, spotkania live, że przyjdzie taki czas, gdy mój głos będę dawać tylko i wyłącznie w jego obecności i gdy to, co robię, będzie tylko i wyłącznie wtedy dane ludziom, gdy
on będzie tego chciał, gdy o to w jakiś sposób poprosi, a najlepiej, gdy również da swoją obecność w tym samym momencie. No i tak, kombinujemy, kochani. Tymczasem cały świat jest świadkiem tego wydarzenia. Cały świat jest scenografią do tego. Można powiedzieć energią płynącą w krąg aż po horyzont i jeszcze dalej, ale absolutnie nie jest czynnikiem, który ma jakąkolwiek jurysdykcję, by to zaburzyć. My się wydarzamy po prostu na innych piętrach rzeczywistości, a teraz wypada wspomnieć, że na wszystkich. I jeżeli ludzie mają takie finezje, co wielokrotnie się zdarzało, zwłaszcza mężczyźni, ale nie tylko, że w jakiś sposób na swojej ścieżce życiowej będą mieli ze mną coś wspólnego w sposób cielesny, to niech wiedzą już teraz, że są to wizje dla mnie wyjątkowo obrzydliwe. Odrzucam je i radzę im zająć się wysyłaniem swojej miłości i zajętości tego typu, uważności tego typu w osobę, która naprawdę jest dla nich na ziemi. Bo gdy celują w kogoś, kto żyje w sposób spełniony, po prostu trafi to nigdzie. Ich energia się odbije. Dodatkowo ludzie nienawidzą mnie za to, że nie udaję, że ich lubię. Traktuję ludzi jak inny gatunek, to prawda, uważam się za istotę anielską dodatkowo i mało tego, żeby wkurwić wszystkich, których da się, jeszcze żyję na poziomie, który to udowadnia. Jeżeli potraficie przywołać krople deszczu z czystego nieba, proszę bardzo, wyślijcie mi wideo, ja mogę się odwzajemnić własnym. Jeżeli potraficie, żeby w waszym budynku, tu i teraz, gdy stanie wam się smutno lub zimno, spadł śnieg, proszę bardzo, zamachajcie swoimi skrzydłami, możemy się wymienić nagraniami GoPro. Ale jeżeli nie dosięgacie do takiego rodzaju energii, gdzie energia wspólna wam i jedna wam i boska wraz z wami płynie prosto z samego serca kosmosu do samego serca Ziemi i wiecie, że te dwa potencjały są otwarte, bo mówią do was już nie tylko magowie, ale naukowcy. Słyszeliście o tym, że jądro Ziemi przecieka, słyszeliście o tym, że powiększa się ilość ozonu i tak zwana w cudzysłowie dziura ozonowa, a dodatkowo, że zmieniliśmy pozycję w galaktyce ze względu na ruch Układu Słonecznego. Jeśli nie słyszeliście, łapcie update. I w związku z tym wszystkim ludzie woleliby, żeby ktoś ich tak pogłaskał, powiedział, że będzie dobrze i generalnie rzecz biorąc wziął za to stówę za godzinę. Mnie to absolutnie nie interesuje. Nie muszę pracować w ten sposób, nigdy nie musiałam. Wymiana czasu ze mną w sposób konsultacji to od początku do końca rytuał. To warunki, w których możesz dodzwonić się na ołtarz, gdzie słyszy cię Bóg. I każda energia, która jest tam zadedykowana, która przepływa przez ten czakram czasu i dokładnie przez moją przestrzeń i twoją przestrzeń, jest święta. Ale postanowiłam, że poza wyjątkami nie będę już w taki sposób swojej energii również wymieniać, ze względu na to, że tak zwana ludzkość otrzymała wiele szans, nawet bliskich. Też miałam fantazję, że żyć będziemy z moim crew w jednym domu, z osobami, które są w stanie również pomóc nam w prowadzeniu rzeczywistości i pochodzą one stąd. Tak najbardziej oględnie mówiąc. I miałam taką piękną wizję, fantazję już wiemy dzisiaj, że będzie to 12 osób po jednej stronie, 12 osób po drugiej stronie. Tymczasem osoby ludzkie, osoby, które znajdują się w mojej obecności, tracą poczucie czasu. Jeżeli jestem najgłośniejszym, co się dzieje w nich, to jest takie angielskie słowo emulate. Po polsku brzmiałoby to, że absorbują moją osobowość i próbują być mną na swój sposób, bardziej niż ja i w ich mniemaniu lepiej niż ja. Oczywiście totalnie łamiąc się już w pierwszych progach tego doświadczenia. Mam za sobą doświadczenie, w którym osoba od lat usiłująca przypodobać się, przybliżyć się, dostała taką szansę, bo stwierdziłam, że przeprowadzając się
do Detroit, no już tak na stałe, potrzebuje jakiegoś rodzaju, no powiedzmy, towarzystwa, które mówi po polsku, żeby moje kamerki, które dla Was nagrywam, dały się jakkolwiek zrozumieć. Sami wiecie, że niektórzy już po spędzeniu 3 tygodni w Nowym Jorku mówią: okej, a ja tu jestem chwilkę dłużej. A więc w związku z powyższym postanowiliśmy zrobić ten eksperyment i, no mówiąc wprost, nie wyszedł bardzo, bo dziewczyna zaczęła przymierzać moje ubrania, zachowywać się jak ja, próbować ludzi przekonywać do tego i wyszło bardzo creepy. Ja rozumiem, że to sezon Halloween, ale bardziej niż mogłoby to być śmieszne lub zabawne, wyszło strasznie i tragicznie. I ja postanowiłam, że faktycznie przy mojej emanacji, której nie zamierzam w żaden sposób zaniżać, nie zamierzam jej kompresować, dostosowywać, potrzebuję ją dokładnie w takiej formie, ja mogę sobie pozwolić na kontakt z cywilami tylko i wyłącznie wówczas, kiedy są to osoby przygotowane na to, kiedy wiedzą, z jaką energią mają do czynienia i kiedy są w stanie zachować respekt wobec tego. Dodatkowo wiem, że ta kamerka może wielu z Was zszokować i że dla wielu z Was pewnie jestem tą Anią, która mówi dokładnie to, co myśli Wasze serce, i ja tego w żaden sposób nie przekreślam, ale podkreślam, że nawet czasowo rzecz ujmując, to co dla Was robię, to kilka godzin mojego czasu. Moje dowydarzanie się do tego, by to dla Was nagrać, to całe moje życie. To moje bycie mną i zapiski dźwiękowe z tego ku inspiracji, czasami ku przestrodze, z całą pewnością po to, żeby pokazać Wam, co w świecie warte jest Waszego wzroku, ale na pewno by Wam nie mówić, co macie o tym myśleć. To jest Wasze. To jest wolność, którą wszyscy macie, ale nikt Wam nie powiedział. Więc to moja rebeliancka działalność YouTube'owa oczywiście. I zdajcie sobie sprawę z tego, że nie muszę pracować w sensie ekonomicznym. Natomiast zdajecie sobie również sprawę, że uczenie ludzi, przekazywanie wiedzy to ogromna moc. To takiego rodzaju energia, która przenosi Twoje imię w wieczność, zupełnie jak sztuka. To takiego rodzaju energia, która zawsze daje zapis energetyczny korzystny, dlatego że jeżeli to komuś pomoże, to w naturalny sposób ta pomoc również zasila powrót energii ku Tobie. Czyli po prostu róbcie dobro, zasiewajcie dobro, to zbierzecie dobro. No jest to logiczne, prawda? No, jak się okazuje, nie dla wszystkich. Jak się okazuje, nie na każdym piętrze rzeczywistości. I teraz większość ludzi ma wrażenie, że kiedy nagrywam coś dla Was, to cała reszta mojego czasu wygląda tak samo, tylko nie włączam kamerki. Zaskoczę Was. Mam ogród i mnóstwo czasu spędzam z roślinami i właściwie to moje ulubione towarzystwo ostatnio. Oprócz oczywiście wiadomo czyjego towarzystwa, ale tak jak mówię, to jest energia na tyle zjednoczona, że nie musimy tego w żaden sposób oddzielać. Więc sytuacja jest taka, że kolejna rzecz, którą robię, to piszę, bardzo dużo piszę, ale nie tylko prawo rytualne, ale nie tylko dokumenty, które zaczynają się od ja, Anna Maria Magdalena Artemisa i dalej nazwisko, tylko są to takie bardzo szczególne dokumenty duszy, można powiedzieć najwyższy talent, najwyższy styl, ale one się rymują i gdyby Wam to tak przeczytać bez kontekstu, to pewnie większość z Was by się przeżegnała. Niepotrzebnie. Jest to forma sztuki, która doskonale konwertuje na komunikację wewnętrzną szczerość. Mowa oczywiście o rapie. I każdy, kto zna mnie z przeszłości, zdaje sobie sprawę, że po polsku też potrafi. Tymczasem każdy, kto zna mnie z dzisiaj, zdaje sobie sprawę, że żyjemy tutaj nieco jak w musicalu i to też słyszałam.
I jeżeli słyszymy dzwonek Kosi, to raczej będę starała się mówić nie do rymu i po polsku. Ale jeżeli ktoś zmieniłby nagle instrumental i usłyszelibyśmy którąkolwiek z produkcji, na przykład stworzonych przez ostatnie 24 godziny, to te słowa, ten wodospad słów popłynąłby zupełnie, zupełnie inaczej. Otóż ja postrzegam dźwiękiem, jak zapewne słyszeliście wielokrotnie, jest to synestezja. Dla mnie tym głównym zmysłem, na który się koordynuję, jest właśnie słuch i wyczucie dźwięku. Ciężko to wytłumaczyć osobom, które funkcjonują z tym zmysłem w takiej wersji klasycznej, ale za to mnie ludzie nienawidzą, bo tego się nie da nauczyć. Nie da się nagle być mną, bo się mnie dotknęło. Nie da się nagle być mną, bo się zjadło moje włosy. Takie przypadki też były. Nie tak jak myślicie. Autentycznie włosy z głowy, a jeszcze gorzej, bo ze szczotki. Nie da się być mną, bo się założyło moje rzeczy, albo nawet bardzo metaforycznie i dosłownie moje buty. A wielu próbowało. I właśnie takie rzeczy sprawiają, że nie mogąc sobie pozwolić na taką energię w domu, ja nie pozwalam już na tym etapie życia na ludzi blisko siebie, a zwłaszcza na ludzi, których nie znam co najmniej 10 lat. I tutaj jest taka ciekawostka dla Was. Całą swoją publiczną obecność już bardzo otwarcie mówię. Ja przelewam swoją szkołę magii, Akademia Magii, dlatego tak Was w jaki sposób można powiedzieć otwarcie zapraszam do tego, jeżeli chcecie mieć ze mną coś wspólnego, dlatego że to jest takiego rodzaju krąg, takiego rodzaju atmosfera, która mi się podoba. Jest to platforma, która daje mi dokładnie to, czego potrzebuję, by dać Wam wiedzę. No i pełną niezależność. I teraz sytuacja jest taka, że w moim życiu uszukało mnie wielu, bo znają prostą zasadę. Wiedzą, że każda energia, którą tworzę, wraca pomnożona przez to, co stworzyła, ale przez punkt życia osoby, którą kocham najbardziej na świecie. I dlatego też, no właściwie byli współpracownicy nie tylko kradli pieniądze, nie tylko fałszowali podpisy, nie tylko robili zakupy na moje konto i zapomnieli powiedzieć, ale przede wszystkim byli bardzo podli i bardzo cyniczni w korzystaniu ze mnie. Na przykład w swoim sklepiku sprzedawali PDF-y moich ksiąg magii. Nikt inny tego nie napisał. Dodatkowo, no, nienawidząc kogoś do tego stopnia, a na pewno to im dolega na mój temat, jednak próbując z tego żyć, ściągają na siebie takie antybłogosławieństwa, które faktycznie gdzieś tam w świecie krążą, faktycznie na jakąś tam, załóżmy, istotę muszą upaść, być wchłonięte i zabrane z ziemi, wyrzucone. Wybrali sobie taką rolę. I teraz uwaga, wszystko na ziemi podlega procesom grawitacji. Im więcej, tym więcej. Im bardziej, tym bardziej. I ludzie, którzy podchodzą do mnie i nawet mają szansę się jakoś zaznajomić, zaprzyjaźnić, coś takiego się dzieje, że faktycznie zapisują sobie mocniej moje imię w sobie, są najczęściej wściekli, wkurwieni, wchodzą w jakieś swoje własne formy zła, kiedy się okazuje, że ja mówię okej, no i a teraz idę do domu, bo mam swoją rzeczywistość, mam swoje realia i to, że o nich nie opowiadam, nie biegam po pudelkach i nie zamierzam i generalnie nie robię takich rzeczy, to nie znaczy, że nie jestem zajęta, prawda? Więc no niestety ludzie w swoich interpretacjach mnie mają wrażenie, że jeżeli im jest tak fajnie, im jest tak najlepiej, im jest tak komfortowo, cudownie, są tacy zrozumiani, to ja też spędzam czas w taki sposób, to mi też jest tak super świetnie, to ja rzucę wszystko, co mam i teraz będę siedzieć z nimi na kanapie i do końca życia z nimi gadać. Tak nie będzie. I nawet, powiem szczerze, nawet osoby, które to rozumieją, czasami mają takiego rodzaju biologiczną potrzebę przebywania blisko magii, którą tworzę,
blisko ołtarza albo blisko mnie, że mimo wielkiej kultury nie są w stanie się pohamować i niektórzy nie są w stanie nawet nie budzić mnie w nocy z tego względu. Wiecie, od paru ładnych lat nie chodzę do sklepów, nie... Zresztą, jak miałam Akademię Ducha w Warszawie, to zdarzyło mi się chyba nie iść do sklepu przez 3 lata, coś takiego. To głównie dlatego, że kiedy ludzie słyszą mój głos, głos, który nie przepływa przez urządzenie, głos, który rozchodzi się tak jak dzwonek koszy, sferycznie, one się nakładają na siebie jak dwie fale, jak dwa grzebienie, jak dwie melodie, jak dwie rzeki dźwięku, dlatego mówię one. I moje dźwięki, i dzwonki koszy. Więc z tego względu, kiedy idę do sklepu nawet bez dzwonka koszy, to bardzo często się zdarza, że ludzie, których nie znam, których widzę po raz pierwszy w życiu, zostawiają swój koszyk, zostawiają swoje sprawunki, swoje wszystko. Nawet raz zdarzyło się, że swoje dziecko i usiłują za mną iść, a jak uciekam, to usiłują za mną biec. I oni nie wiedzą, czemu oni to robią. A ja wiem. I sytuacja jest taka, że do swoich zadań, do misji, którą spełniam w życiu, do kolejnych etapów, przez które przechodzę, konieczne jest, ażebym była non-stop obecna na najwyższym możliwym piętrze siebie, na najwyższym możliwym poziomie siebie. Dlatego to się udaje. Dlatego kiedy ja mówię, jestem mną, to to działa w taki, a nie w inny sposób. I to jest potęga. Dlatego pracuję nad mocą osobistą i całożyciowo uczę Was o tym, jednocześnie nie ucząc Was, jak być mną. Niestety, ludzie, którzy przebywają lub też przebywali ze mną na żywo, tego nie potrafią. Zaczynają nawet farbować włosy na ten sam kolor, albo ubierać moje ubrania, ale tutaj chodzi o moją byłą asystentkę akurat. To nie jest aż tak zabawne, jak myślicie, ale się nie nudzimy. Więc ludzie, którzy narazili się mi jakoś w życiu tak bardzo, bardzo, to najczęściej ludzie, którzy wolą widzieć mnie i mojego mężczyznę w jakiejś rozpaczy, w jakimś nieszczęściu, bez szczęścia, bez związku, bez relacji, bez miłości, bo chcą mieć fantazję, że kiedyś z nami będą, a jednocześnie śpią obok swojego męża, żony, dziewczyny, psa, kogokolwiek i z drugiej strony wydaje im się, że kiedyś, jak królewicz na białym koniu, albo on się u nich zjawi, albo ja, w zależności od tego, o jakiego rodzaju po prostu fanach mówimy. I absolutnie tego nie toleruję. Uważam to za jakiegoś rodzaju tak obrzydliwy egoizm, którego nie jestem w stanie strawić, bo miliony osób albo tysiące osób, czy nawet setki fantazjujące o tym, że kiedyś z kimś będą, jednak nienawidzące ewentualne informacje, że ten ktoś może być szczęśliwy, to pokazuje tylko i wyłącznie, jak skisła jest z nich substancja i esencja. Ja polecam już teraz zrobić sobie pod tym kątem rachunek sumienia, bo jeżeli oglądacie moje kamerki, bo Wam się wydaje, że kiedyś sprawdzicie objętością swojej ręki, objętość mojej miseczki, to się nie stanie. I zapamiętajcie to sobie, że takiego rodzaju fantasmagorie, czy też jakieś wizje, które sobie robicie podczas snów, czy jakieś rzeczy, które sobie wkręcacie, ja ucinam w tym momencie i absolutnie tego zabraniam, bo jest to po prostu nieprawdziwe. Wy trafiacie swoją energią na linię czasu, która Wam nic nie da. Tego tam dla Was nie ma. To tak jakbyście łowili ryby na betonie. Po prostu. I sytuacja jest taka, że ludzie nienawidzą mnie za szczerość bardzo często i też za to, że wydaje im się, że mimo moich priorytetów, bardzo szczerze i bardzo otwarcie wymówionych już na samym początku, oni przekonają mnie jakoś do siebie i skoro oni tak fajnie spędzają czas ze mną, albo udało im się tak podejść, a innym się nie udało, to może coś z tego będzie. I ja wtedy mam ochotę każdemu jednemu i każdej jednej w taki sposób przypomnieć o starych, dobrych rozwiązaniach typu przemoc fizyczna. Są w stanie mnie sprowadzić dosłownie na gęstość agresji,
dlatego że to jest dla mnie obronne. Jeżeli widzę, że ktokolwiek myli czakrę korony z czakrą pożądania, to zdaję sobie sprawę z tego, że mam do czynienia z prostym organizmem, do którego trzeba prosto. I zwłaszcza, że moje słowo mnie wyprzedza i wiecie, z kim macie do czynienia, zwłaszcza, że mówię o tym i uczę o tym od lat, zwłaszcza, że jest to fundament tego, co przekazuję i że w każdym moim słowie jest zarówno obecność moja, jak i obecność tego, który daje mi odwagę, czyli tego, który mimo całego tego gówna, które wymieniłam, dosłownie mówię, przekonuje mnie, że jednak są ludzie, dla których warto mówić i jeżeli ja uważam, że nie jest to cały internet, to mam sobie wyobrazić tak trzy mordeczki, do których chcę to powiedzieć i je sobie w głowie przewijać, jak to mówię. Bo jeżeli mam problem osobisty z przekazaniem tego do całej ludzkości, a jest to informacja od Boga, to już nie wiem, na jakie kolonie mnie wysłać, żeby mi się z głową poprawiło. Więc kochani, módlmy się o to, jeżeli macie tendencję do tego i afirmujmy, żeby jego dar przekonywania i potrzeba, by odwzajemnić jego energię w świecie, zawsze wygrała z moją, można powiedzieć, formą zmęczenia, którą tutaj moja relacja z ludzkością przybrała, a jednocześnie pamiętajcie, jako anioł wolności mam swoją moc i mam swoje prawa. Mam swoją możliwość i mam swoją praktykę. A wszystko to, co poszło w świat i ma na sobie znak, że jest moje, rozświetli się pełną wolnością, całkowitym blaskiem i rozpoznacie, co to jest moc miłości. Bo w każdym z Was, który to posiadasz, będzie to najgłośniejsze, najpotężniejsze i całość Waszej substancji i esencji będzie tym wzmocniona. Ale uwaga, nie jest to Wasz kierunek, tylko jest to Wasza możliwość. Coś, co Was wspiera. Wiatr w Wasze żagle, ale żagle są Wasze. To, że jestem obecna w Was choćby głosem, zgłaśnie w Was intuicję. Mówi, że energia i materia i ciągła relacja między nimi to nie jedyne, co się dzieje. Mówi Wam, że istnieją różne głębokości i wysokości życia. I na progu wejścia w piątą gęstość, na progu przerodzenia się, zrekombinowania się naszego DNA wyżej, mamy czas najwyższy, by to zrozumieć. Jestem tu po to, żeby to przekazać. Uczymy tego od lat, w każdy sposób. Możesz uwolnić się od wszystkiego, mało tego, nie tylko ogłosić swoje zwycięstwo nad tym, ale nauczyć innych, którędy, czego nie rozumiecie. Sytuacja jest taka, że od kilku dni bombardowana jestem we wszelkich social mediach takim spamem psychofana Józefa S. Mówię tędy, bo to kryminalista, dodatkowo schizofrenik udokumentowany i niestety, ale człowiek, który ma fantazję na mój temat, strasznie okropny. Nie chce mi się tego nawet czytać, ale muszę to raportować. I generalnie rzecz biorąc, ten spleśniały wewnętrznie człowiek, którego osobiście nie znam i poznać nie zamierzam, pod różnymi nickami na Facebooku, na wszędzie właściwie, pisze do ludzi, którzy lajkują moje zdjęcia, którzy słuchają moich filmów, usiłując ich osobiście do mnie zniechęcić. Teraz uwaga, ja osobiście do nikogo nie napiszę. Jedyne, co ode mnie dostaniecie, to ten film i odpowiedzi na Wasze pytania w Q&A na naszej grupie w Akademii Magii. Jedyne, co ode mnie dostaniecie jako obecność, to to, co właśnie w takiej inspiracji, w takim strumieniu świadomości poczuję, by do Was nagrać. Każdy rytuał nowi i pełni, każdą ceremonię, która jest w roku najważniejszą energią, by przejść w kolejną fazę i etap. Mówimy tutaj o Licie, o Jule, o Mabonie i oczywiście o świętach wielkanocnych. I możecie liczyć na to zawsze, że to, co mam do powiedzenia ludzkości, ludziom, a nawet tym uczniom, do których mówię z twarzy, gdy nagrywam swoje przekazy, którzy mnie inspirują,
którzy są powodem mojej aktywności. Gdyby nie ten Patreon, nie mielibyście ostatniego pół roku filmów. Zupełnie. Pewnie zauważyliście, że już prawie przestałam je nagrywać. Tak, było to związane z moim totalnym zwątpieniem w ludzkość, ale jednocześnie z ogromną i niesamowitą wiarą w Boga. Bardzo często, by pokonać ten etap, potrzebowałam patrzeć na człowieka jak po prostu na przezroczystą szklankę pełną kropli wody i mówić do tej wody. Poza tożsamością, poza imieniem, poza wszystkim. Dlaczego? Dlatego, że w świecie bardzo wiele stało się, bym przekroczyła swoją naturę zarówno ludzką, jak i swoje konstrukty osobowości. Bym przekroczyła nawet takie odczucia fizyczne, jak septyka, czyli odczuwanie bólu, temperatury. To wszystko jest zupełnie w tej chwili niedostępne w moim życiu i zapewne już nie będzie dostępne, dlatego że wszystko, co się zdarzyło do tej pory, wygęściło mnie powyżej pewnej skali i nie tyle nie zamierzam z niej zejść, co nie pozbędziesz się dni, które się zdarzyły. Jest to zawartość mnie, jest to coś, co mnie przebudowało. I z tego przebudowania, z takiej amplitudy doznań i z takiej amplitudy doświadczeń do Ciebie rozmawiam. Rozmawiam, bo wciągam Twoje myśli w dialog. To nie jest pusty komunikat, w którym Ci mówię jak jest i na końcu klepię amen i każę Ci coś zrobić. To jest ważny kierunek, gdzie Ty możesz skierować swoją uważność, przemyśleć, może spędzić jakiś czas siebie na ten temat. Bo czy ma ważność to, kto Wam przekazuje tę wiedzę? Uważam, że nie aż taką, jak wielu myśli. To, że może Wam się nie podobać styl proroka, jeszcze nie znaczy, że możecie podważyć jego prawdę. To, że może Wam się nie podobać flow rapera, to jeszcze nie znaczy, że gdy przeczytacie tekst, nie doznacie olśnienia. To jest pewnego rodzaju moc, którą mamy wszyscy, którzy przenosimy te informacje. The messenger z greckiego angelos, aniołowie. I przypominam, w Biblii słowo anioł pojawiło się 64 razy i 24 razy w odniesieniu do istoty ludzkiej. Więc można sobie urosnąć skrzydła na tej planszy, totalnie. Można sobie całkowicie przekroczyć takiego rodzaju iluzje, zagrożenia, choroby, lęki, porzucić koherencję z tym, co nam nie służy. Ale w ludzkim świecie, pomiędzy czasem i przestrzenią, gdzie obydwie te siły płyną w zgodności, przede wszystkim mamy szansę urosnąć swoje światło. Mamy szansę wpisać siebie w sposób najbardziej dobry, rozprzestrzenić się. Mamy szansę, ażeby to, co uważamy za swoje i własne, było w najlepszości. Mamy okazję, żeby zawsze działając ze swojej pozycji, osobiście, zawsze działając sobą, zadecydować, czy jesteśmy tym sobą siebie, który posiada szczęście i miłość, czy może tym sobą siebie, który lubi sobie romantycznie przywerterować, trochę popłakać i zrobić na tym duży hajs na książce. To są wszystko ludzkie wybory. I uwaga, nie ma złych wyborów, ale każdy wybór nas kształtuje. Zapisuje na zawsze, że jesteśmy tym sobą siebie, który podniósł papierek, albo tym sobą siebie, który w danym momencie go nie podniósł. To jest najbardziej prawdziwa kronika, która istnieje. To, co zapisuje się w nas. Nie to, co zobaczyły kamery, które się nazywają surveillance, ale monitoring miejski. Nie to, co w jakiś sposób powiedzieli ludzie i co jest w obrazie społecznym. A nawet i nie to, co zapisane w zbiorowym umyśle na nasz temat. Najważniejsze jest to, co Ty dokładnie taki, jaki jesteś, zrobisz. Jak Ty wykorzystasz ten cały potencjał. Będący takim sobą siebie, weźmiesz to w ręce i co tym dokonasz. I spojrzysz w lustro, patrzysz na siebie i mówisz, aha, a więc to jest to, czym mam wygrać tę inkarnację. Aha, czyli taki wygląd, czyli
takie podejście, takie poglądy, takie samopoczucie. I masz możliwość optymalizacji tego instrumentu. Masz możliwość dostrojenia tego instrumentu, przez który płynie boskość, do tego, co naprawdę potrzebujesz zrobić. Dla przykładu, jeżeli zamierzasz w swoim życiu swoje sposoby, swoje metody poszerzyć o działalność ninja, bo na przykład twoje problemy wymagają szybkich haikików, no to naturalne jest, że zmieniasz dietę, zaczynasz ćwiczyć, oglądasz określone filmy na YouTubie, prawda? Na pewno nie ten. I bo nie masz czasu, prawda? I generalnie rzecz biorąc, dedykujesz się temu. Dzisiejsi ludzie żyją w sposób hipotetyczny. Myślą, że wybrali coś, a to znaczy, że przyjdzie jakiś Morfeusz w trakcie nocy i załaduje im dyskietkę na ten temat i oni już to będą umieć, a jeszcze lepiej, będą to umieć najlepiej na świecie. Oczywiście jest to zaburzenie wynikające w jakiejś tam linii mniej lub bardziej prostej z całej kinematografii, Hollywood i książek, czyli z tego, że ludzie zaczęli mówić nieprawdę jako sztukę, zamiast pokazywać przykłady i w jakiś sposób skupić się na emocjach, zaczynają mnożyć życia, których nie ma, bohaterów, po których ludzie płaczą, a nigdy nikt taki w życiu nie istniał, więc namnożyło się strasznie dużo takiego zamieszania. Na szczęście to zostanie przez nasze DNA bardzo sprytnie już w niedługi sposób oddzielone i będziemy wiedzieli, za którą informacją podążyć, która informacja faktycznie jest uzupełniająca, daje nam coś, a która nie. I teraz uwaga, w większości ludzi wydaje się, że to, co mówię, to, co nagrywam, jest w jakiś sposób czymś, z czym ja się osobiście, personalnie, jako osoba zgadzam. Jest to tymczasem zupełnie innego levelu informacja. To bardziej na zasadzie, okej, słuchajcie, byłam 7 pięter wyżej i oto co mi powiedzieli, że mam wam powiedzieć. Albo i oto co zobaczyłam, że będzie się działo na ziemi. I czasami te wizje też mnie wkurwiają, wprowadzają mnie do szału i nawet powiem więcej, no nie reaguję już od paru miesięcy tym etapem siebie, ale śmieję się do tego dzisiaj i mam do tego dużo sympatii, bo faktycznie zdarzyło mi się parę razy w życiu, w czasach nastoletnich, usłyszeć od Archanioła Gabriela jakąś informację, przeprosić swoich rozmówców, wyjść na zewnątrz i pokazać faki do księżyca albo prosto w niebo słoneczne, bo to była moja odpowiedź. No, pamiętajcie o tym, że mi żaden kościół nie wmówił klękania i jeżeli jest energia, z którą rozmawiam od początku życia, bądź nawet jeszcze wcześniej, która jest mi wspólna bardziej niż wszystko, co widzę naokoło, to mam do tego nieco inną relację. I oczywiście taką osobę równie ciężko jest nauczyć kultury, to też sobie zdajcie sprawę. To, że ja akurat obracam się w takim, a nie innym środowisku, bądź też współkształtuję takie inne środowisko, no tu obracania się nie jest dużo, bo raczej wolę siedzieć w domu, ale to, że angażuję się w kulturę hip-hop, dla wielu osób stoi w sprzeczności z moją magią, bo wydaje mi się, że albo rozmowa z Archaniołem Razielem, tak? Albo słuchanie Razela. No właśnie. Tymczasem jest to jak najbardziej harmonijne w moim życiu, gdy słyszę, że ktoś całą swoją duszę, całą swoją istotę, esencję, siebie wkłada w to, co mówi, to czy to się rapuje, czy nie, ja będę tego słuchać. Tak się składa, że u większości raperów, którzy włożyli swoje życie w tę sztukę, naprawdę słychać duszę w ich słowach i widać całość ich istoty, cały ich powód i cel duszy też. Więc generalnie rzecz biorąc, język duszy, tym jest dla mnie ta sztuka. Dla wielu osób, które słuchają moich kamerek, które przyszły tu po zaklęcia, to jest zapewne coś oburzające i woleliby tego o mnie nie wiedzieć. Tymczasem ja daję wam cały tort, a nie tylko wisienkę, bo wiem, że lubicie wisienki.
I to też powód, dla którego wiele osób mnie nienawidzi, a niektórzy kochają. Teraz taka bardzo ważna rzecz, wszystko dotychczas również było ważne, ale chcę, żebyście to zapamiętali z tego wideo. Gdy dzielę się z Wami swoją wibracją w magii, to ja również się do tego przygotowuję. To nie jest tak, że no nie wiem, idę sobie przez kuchnię i nagle sobie nagle pierdolny rytuał na środku. To nie jest tak. To jest tak, że by wypowiedzieć słowa w rytuale, które to słowa uczynią rzeczywistość, cały dzień przed rytuałem nie wymawiam żadnych innych słów lub żadnych słów w ogóle. Spędzam ten czas w ciszy. Słyszę to, gdzie kieruje nas boskość w tym momencie. To, co wiem, nawet i astrologicznie, wiem tylko i wyłącznie od istot anielskich. To, co wiem, jeśli chodzi o koordynaty ezoteryczne i alchemiczne, jak i również. Nie mam żadnych innych źródeł wiadomości. Wiele osób wie, że bardzo dziwnie korzystam z internetu. Mianowicie router jest włączony tylko wtedy, kiedy potrzebuję Wam coś wysłać, albo kiedy mam te swoje takie godziny spędzania czasu z komentowaniem moich własnych materiałów, rekomentowaniem na to, co Wy piszecie. Czyli mowa o szkole magii. Więc de facto w innych przypadkach jest to mebel, który się kurzy i ja nie zamierzam w internecie więcej czasu spędzać. Oczywiście, jeżeli wychodzi jakaś muzyka, to odsłuchujemy jej na YouTubie, pewnie, że tak. Później w samochodzie, później na Discmanie, bo coś takiego istnieje, nie wiem, czy wiecie. I tutaj istnieje bardzo w naszej rzeczywistości. I no, jest to dosyć istotne, bo muzyka, nie tylko muzyka hip-hop, muzyka szamańska, muzyka dub, muzyka reggae, to również taka moc, która mnie w jakiś sposób motywuje, napędza. Przypomina mi, o czym jest ta wewnętrzna iskra i też jest to tak wielka część mojej rzeczywistości, której raczej nie spodziewacie się po moich kamerkach. Z rzeczy, które Was jeszcze mogą tutaj zaskoczyć, ale które są powodem, że ktoś mnie kocha bądź nienawidzi, z całą pewnością jest to też to, że gdy rozmawiam z ludźmi, oni mają wrażenie, że znam ich od środka, że zawsze tam byłam, zawsze tam będę, zawsze będę do nich mówić z tej pozycji. I mają też wrażenie, że w związku z tym oni poznają mnie w ten sam sposób. A to się nie stanie. To, co ja mogę pomóc, to, co ja mogę stworzyć, to, co ja mogę doprowadzić do skutku, to, co ja mogę spowodować, to są tematy, z którymi oczywiście ja się z ludźmi łączę, ale w żaden sposób nie zamierzam oddać tego, co jest już oddane. Czy możecie dać samochód komuś, jeżeli już ten sam samochód daliście komuś innemu i ten ktoś nim jeździ? No raczej słabo. Lub co najmniej nielegalnie. Dlatego też chcę, żebyście wiedzieli, że jeżeli macie ochotę na takie energie seksualne w moim kierunku, to natychmiastowo należy to uciąć. Jeżeli macie ochotę się uczyć, bądź też chcecie zbudować swoją potęgę, to mamy ze sobą po drodze. Jeżeli macie do zrobienia w życiu coś i wymaga to magii, to jak najbardziej mamy ze sobą po drodze. Jeżeli jesteście mistrzami i uczniami magii i szukacie przewodnika i może to być przewodnik płci żeńskiej, czyli ja, to też mamy ze sobą po drodze. Ale jeżeli macie wrażenie, patrząc na mnie, że kiedyś będę chodzić po Waszej kuchni i robić takie rzeczy, to polecam natychmiastowo zaprzestać. Tak samo jak polecam zaprzestać ściąganie mnie do Polski, robienie różnego rodzaju rytuałów, przywołań, bo powiedziałam Wam wprost, zostajemy tutaj. I nasze postanowienie jest niezmienne. Możemy się zobaczyć w Europie w przyszłym roku prawdopodobnie, ale jeszcze nic tutaj nie chcę powiedzieć za mocno. Natomiast z całą pewnością z tej pozycji, którą już teraz ustaliłam, moje słowa płyną do Was od zawsze i
Jeżeli widzicie na przykład no, innych mówiących do Was przez internet, którzy wiedzą, że jak wystąpią z większym dekoltem, to będzie więcej wyświetleń, to przygotujcie się na to, że często w moich nagraniach nie widzicie mnie, chociaż zawsze mam mniej więcej taki make-up, bo ja nie jestem do oglądania dla Was, tylko mam ważną wiadomość, ona płynie od Boga i jeżeli macie odwagę i jeżeli macie światło w sobie, by ją usłyszeć, to jak najbardziej zawsze znajdę czas. I mam nadzieję, że pod tym filmem wejdziecie w takie również i swoje rozmyślania i może nawet podzielicie się w komentarzach, za co ludzie mnie kochają, za co nienawidzą. Najczęściej ludzie sobie mnie próbowali obiecywać na zawsze. Szukać sobie roli w moim życiu typu jakaś wieczna asystentka albo ktoś, kto się tam przeprowadza, gdzie ja, albo ktoś, kto się zawsze ze mną koordynuje, albo coś. A ja całe życie mówię bardzo wprost, że to, gdzie idę, nie wymaga ani świadków, ani dodatkowych tobołów, które miałabym ze sobą targać. To, co robimy, jest najwyższego poziomu starciem dobra ze złem, które jest zwycięskie dla boskości, które jest zwycięskie dla wszystkiego, co dobre, ale które wymaga od nas życia w sposób, który chyba tylko Marvel i Disney mogliby opisać w jednym komiksie. Co się dobrze składa. Więc chodzi o to, że ludzie zazwyczaj nie chcą wstawać o 6 rano, by robić przysiady, pompki, by, nie wiem, jeść dziwne szejki z ziarskiem z ogródka. Zazwyczaj ludzie chcą siedzieć na kanapie i żeby im się to wszystko zaplodowało prosto w kręgosłup. Zazwyczaj ludzie mają wrażenie, że staną obok nas i się zarażą natychmiastowo byciem nami. Wiecie, to przypomina nieco taką chorobę, która niegdyś dolegała turystom w Jerozolimie. Taki ciężki dziś temat, ale ważny, będą o tym bardzo wyraźne kierunki w Akademii Magii, przygotujcie się na to. Więc tam niekiedy, kiedy ktoś przyjeżdżał, był wyjątkowo religijnie sprofilowany i w jakiś sposób wpadał w taką emfazę, to wydawało mu się, bądź jej, że chodzi po Jerozolimie dawnych czasów. Ten ktoś musiał przyjezusować, założyć sandały, zrobić coś takiego bardzo biblijnego. No i mieszkańcy Jerozolimy no, wiedzieli już, czy mają do czynienia z jakiego rodzaju odkrzywieniem, które oczywiście jest spowodowane grawitacją tematyki w tym miejscu. Sprawdźcie sobie choroba jerozolimska. Otóż niestety, przebywając blisko mnie, przebywając blisko innych istot, które emanują bardzo wysoką energią, ludziom się wydaje, że to światło na nich padło, przeszło ich skroś i oni już tym są. Kochani, trochę pracy, a zostaniecie sobą, którzy tak świecicie. To jest możliwe do zrobienia w ciągu jednego życia. Ze skrzydłami się nie urodziłam matki mojej, spytajcie. Poród pamięta, także z jajka też nie jestem. I rzecz jeszcze jedna, następująca. Ludzie mnie nienawidzą za to, że nie pasuję do ich wizji. Za to, że im się kiedyś śniło, że mi robią herbatę, a ja teraz mówię, że nie. Za to, że im się wydaje, że wrócę kiedyś do Polski, albo do Londynu, albo gdziekolwiek i będę z nimi, nie wiem, pasać kózki na łące, a ja teraz mówię i zawsze mówię, że wykluczam się na to i nadaję kraniec, koniec i śmierć wszelkim nieprawdziwym planom, które są ze mną związane. Abrakadabra. I za radykalność, kochani, za brak dyplomacji, który ludzie mylą z brakiem empatii, bo ja wiem, jak ci ludzie będą się wtedy czuli, ale mnie to nie obchodzi, dlatego że nie mam w sobie substancji tego typu, by się tym przejąć na tyle, by się powstrzymać przed zrobieniem tego, jeżeli to słuszne. A więc brak filtrów, absolutny brak flirtów również i energia, która mówi o potędze, która jest potęgą, ale która obiecuje pracę, która nigdy nie daje gotowych rozwiązań, ale daje Ci klucze i wskazówki, jak być tym, który znalazł rozwiązanie, który je wprowadził. To jest dla dzisiejszego człowieka, dla generacji bardzo mało ambitnych, bardzo rozpieszczonych,
najczęściej po prostu za dużo. Ja przypominam, jeżeli ktoś nie przygotowuje się do swojego sukcesu, to gdy po niego sięga, może po prostu nie mieć rąk, które są w stanie go utrzymać. My się uczymy być odpowiedzialnymi w sukcesie magicznym. Uczymy się być odpowiedzialnymi za to, co wprowadzamy w życie i przede wszystkim odpowiedzialnymi za swoją codzienność. I oczywiście to bardzo wielu osobom nie pasuje, bo lubią oni swoje odpuszczenie, swoje poddanie się w życiu, swoje wyluzowanie, które tak naprawdę jest niczym innym, tylko planem minimum, bo skreślili siebie i wydaje im się, że właściwie te inkarnacje już przesiedzą. A ja im mówię, my im mówimy, że mają wstać z tej kanapy natychmiast. Please stand up. Kimkolwiek jesteś. Abracadabra.